I to Rzymeczki z tej strony, Trafon, w kolejnym odcinku z Harry Potter, demokracji Orbulus, jako odrodzone Stany Zjednoczone. W ostatnim odcinku w sumie Meksyk powstał i no wypowiedział wojnę tutaj jednemu z sojuszników Cezara, ale Cezar nie dołączył, co oznacza, że no nie wiem, czy coś będzie jeszcze robione. Na pewno Meksyk ma jaką flagę? Ma flagę Meksyku. Meksyk może mieć klejmy tutaj, więc może zrobić. Ale zobaczymy. Jeżeli nie, to po prostu mu nieco w tym pomożemy. Ale teraz mamy kolejny Warhol. I tak naprawdę robione pod w sumie ostatni cel narodowy, który jeszcze nam pozostał do zrobienia. Ale najpierw no, musimy wypowiedzieć wojnę tym. No jak wiecie, nie chciało mi się tam i wchodzić. W sumie oni przegrywali, ale jak sami widzicie, przegrywali od dawna, a jakoś tutaj nie szło, po prostu taki terytorium, więc musimy nieco sobie polepszyć, jeżeli chodzi o inwazję na nich. Jeszcze oprócz tego mamy jeszcze tutaj możliwość zaatakowania, ale jak sami widzicie, what? O, masz los, jakieś tajne przejście, jak zwykle te jedno tajne przejście. No, spróbujcie tutaj przejść. My tak naprawdę, no, mamy dosyć sporo dywizji, więc nie powinni tutaj mieć jakichś szans na to, żeby udało im się tutaj przejść. My w sumie też powinniśmy nieco chyba już zjednoczyć front, ale lepiej, kiedy nie jest zjednoczony, bo wtedy dywizje aż tak bardzo się nie ustawiają w dziwny sposób i nawet atakują. Więc na razie niech tak robią. Tutaj w ogóle nic nie idzie, ale to są w sumie no, te dywizje, więc bez power armora to trudno będzie, żeby tam mogli coś zrobić. No i tak. No, wiecie co, może podeślę tutaj po prostu te dywizje. No czasami tak bywa. Dobra. I jak uda wam się pokonać go? O, o. I udało się. Dobra, nice. No, teraz musimy tego poczekać. Dosłownie koło stolicy przyszliście. Tak. Falls of Heaven's Gate. No. Bywa. Dobra, bierzemy tutaj. Bierzemy całe terytorium, bo wiadomo, że i tak będziemy go brać. I teraz przenosimy swoje dywizje tutaj. I oczywiście jest mega dużo przejść. Jak ja uwielbiam przejścia. Tutaj postawmy nieco tych. A was też możemy postawić. Was jest mało, ale powinniście sobie poradzić. W międzyczasie jeszcze sobie zaczniemy robić przeciwko nim. I czekamy, jak Meksyk coś zrobi. Meksyk na razie uzasadnia cel wojenny przeciwko tym. Frakcji, która nie wiadomo co, jaki ma sens. Ponieważ zostaje zazwyczaj sama i nikt z nim nic nie robi. Więc nie wiem dokładnie. Znaczy się jest tam, że jedna strona tej wojny domowej niby tam ma coś z nią do czynienia, ale w głównej mierze nie udaje im się to robić, bo to jest ta słaba strona wojny domowej. Ale robimy w takim razie czołgi. A ja mogę tutaj odpalić rozkazy, jeszcze samoloty prześlę, jak sami widzicie, mają dosyć duży zasięg. Teraz już zmieniłem na to, że mam już te myśliwce OT, bo jak mówiłem, one są mega dobre, ale no, muszę je ulepszyć, ponieważ zostało mi dwa ulepszenia, nie starczyło. Dobra, który to jest MK3? Ten. Zamieniamy. No i mamy najlepsze myśliwce na świecie. Znaczy się, w sumie są lepsze, ale nasza frakcja nie może ich zdobyć. Okej, w takim razie wszyscy są gotowi. Atakujemy. Jak to wygląda w powietrzu? Coś miało? Nie. Mamy 108 damage'a, tak. Orbo Plus jest dosyć potężne, jeżeli chodzi o samoloty. A wy straciliście w sumie rozkaz.
Dobra, atakujcie w takim razie tutaj. Ale się ładnie podzielili tutaj linią. O, już nie. Dobra, koniec. W sumie prawie zdobyliśmy ich stolicę, ale nie. Okej, okay, kolejne dwie dywizje. Ta armia to już nie będzie aż taka mocna, chyba że dodamy nieco tych parę armor do nich. Zawsze warto dodać, gdy jest taka siła w sumie trochę, która trochę pcha do przodu. Bunde. Ile jeszcze to będzie? No, tak naprawdę już ledwo co jest to i będziemy mieć te ostatnie sterowce, ale no, musimy jeszcze poczekać. No, chyba zostały nam statki. Statki są najgorsze, ponieważ ja w ogóle ich nie buduję. A, jest tam mnóstwo ulepszeń. Dobra, przyjmijcie ten terytorium. To wszystko ogólnie rzecz biorąc idzie do nas, dlatego że granice dosłownie biegną gdzieś o tak, takie ładne granice w sumie z Kanadą, więc to i tak dla nas leci. Okej. Okay. Wypowiedzieli wojnę i tak naprawdę nam zostało tam kilka rzeczy. Dobra, bo tutaj możemy sobie oczywiście porobić. Ja wolę sobie przejrzeć wszystko, czy nie mamy jakichś bonusów. Ten Terrain Penalty to jest po prostu jest jeden z najlepszych rzeczy, więc nie wiem dlaczego jest to tak zrobione. Tutaj będzie, nie, tutaj będzie główna armia. A tu weźmiemy tą armię. I nie. Czasami się zastanawiam, czy naprawdę ten rozkaz coś tak daje. I wy tam tutaj będziecie mieć. Ok, niech wszyscy przejdą. My robimy już cel narodowy. Oni uzasadniają przeciwko tym. Oni tutaj walczą między sobą. No mają tych, to jest. Oni mają drzewko chyba, z tego co kojarzę. Tak, takie mymowe drzewko w sumie jest. Bo to są te kraby, mutanty. W sumie nie widać. To wygląda jakby w ogóle był wielkim mutantem, ale śmieszne są. My w sumie i tak musimy tutaj porobić resztę. Więc już to się nam zakończyło. W takim razie wyślijmy tutaj do Idaho. I to będzie końcówka. Tak naprawdę po tym mógłbym kończyć już tą serię. Dlatego, że ostatnio skończyło się na tym, że Meksyk wszystko miał, więc nie miałem sensu walczyć z Meksykiem, ale teraz jeżeli Meksyk tam zaatakuje tamtych, to może być szansa, że może nawet się nam tutaj uda coś zrobić. Ale najpierw przejmijmy te prowincje, bo został otoczony. To są chyba nacja Guli, z tego co widzę. Tak. Rozpoczęło nała jako nacja Guli, zazwyczaj one mają te jednostki. Nie wiem, kto normalny korzysta z jednostek Guli tak normalnie. Tutaj coś poprzełączmy. Wielkie inwestycje. No, jak sami widzicie, teraz na wszystko prawie nas stać. Więc no, 400 to mamy naprawdę sporo. Ale koszt korowania jest teraz ogromny, bo jest daleko od naszej stolicy. No, taki minus. Wydaje mi się, że powinni mieć jakiś taki bonus, że do szybszego korowania. Bo tak to naprawdę korowanie tego to jest udręka, bo masz już wszystko ustawione, tylko nie masz political power. Dobra, wszystko jest przyjęte? Tak, wszystko. Dobra, to akurat wszystko leci do nas. Mają też jakąś flotę, więc uwielbiam mieć potężną flotę kajaków. Mają to? Wow. Tutaj przyjęli coś. Tutaj widzę, że walczą między sobą. Ale ci to są ten inny. Oni w sumie wszystko. No w sumie tutaj mają to, ale chodzi o to, że muszą dokończyć to, a to tak słabo im idzie, tak w ogóle nie idzie. No, uzasadnianie celu wojennego nawet trwa krótko, ale
Gdzie ma atakować przez rzekę? Tutaj nie ma rzeki. Dobra, jest okej, okay, jeżeli w takim razie możemy. Oczywiście straciliśmy prawie cały swój produkcję, dlatego że usunęli z nami handel, bo zaznaczamy cel wojenny przeciwko nim. Kto by się spodziewał? Ale dobrze, jeżeli będziemy z nimi walczyć, bo dostaniemy nieco doświadczenia lotniczego. Więc możemy tutaj przesłać, aby nie padli przez 90 dni, jak teraz myślę o tym, bo w sumie teraz na moją granicę będą szli. Ten kolor w ogóle do nich nie pasuje. To chyba po prostu przez to, że mieli wojnę domową i ten kolor randomowy wszedł. No, te jak są wojny domowe i później te kolory nie wracają, to takie trochę mech jest. Ja w swoim modzie też sobie miałem taki problem, że mi się ustawiał jakiś dziwny kolor podczas wojny domowej i po wojnie domowej im zostawał. I zazwyczaj to trzeba wtedy cosmetic tagami robić. Ja jeszcze mam taki problem, że jak u mnie jeszcze jest coś takiego, że zmieniają się kolory podczas zmiany ideologii. Więc to jeszcze trochę ustawiania tego naprawdę donacji, która po prostu miała kilkadziesiąt różnych kolorów do każdej możliwości, to jest naprawdę dużo kodowania. No ale zazwyczaj wtedy graczom się to podoba, że się zmieniają kolorki. Dziwnie to rzecz miała, ale to jest prawda. Okej, okay, w takim razie to wszystko. Resztę nie musimy robić. Więc zostały nam tylko statki. Statków mamy dosyć sporo badań. A nie są nam potrzebne w głównej mierze. Okej. Okay. Tak. Tutaj się nam odpaliło. Na szczęście te tutaj prowincje będą fajne do zrobienia, bo wiecie, bo są koło nas. Oraz też możemy sobie odpalić tutaj kolejną trasę. No, 10. Ja już ostatnio zrobiłem, więc mam ten achievement na 10. Ale fajnie było, jak sobie rozpocząłem odcinek i mi się to włączyło. Okej, okay, opresja. O no, bo nie mamy powera, mamy 8 manpowera. To naprawdę nie jest zbyt dużo. Ale kurde, weekly manpower mamy po pierwsze 18 włączone, mamy też 331 miesięcznie, więc też nie jest jakoś aż tak słabo. No widzę, że przez to, że my wchodzimy, to kompletnie im słabo idzie. Chociaż aż tak bardzo nie powinno im słabo iść, po prostu im słabo idzie. Nie chcę, żeby stracić te mosty tutaj, bo to będzie najgorsze, utrata tych mostów. Ale chyba na to się zapowiada. Dobra. Tutaj zacznijmy robić. Paddle wheel. Tak. Wydaje mi się, że te ikonki bardzo przypominają takie, wiecie, z hojowskie. Że takie naprawdę jak były z Hoya Vanilli. No prawie wszystko nam się włączyło. To chcę wreszcie włączyć, bo wtedy radar station mamy i zobaczcie, jakie dobre to jest, tylko że nie mamy hajsu na to. Okej. Okay. Myślimy, możemy wyprodukować ten, nie. Nie mamy. No, tutaj nas nam przejmą to ewidentnie. Oni nie przejęli nam ten terytorium. Nie cierpię was. Zostaniecie zniszczeni za to. Tak, super forteca. O, macie raz. Jest już późno. Dobra, i teraz jeszcze robimy to. To jest ten? Tak, to jest na pewno to. Jeszcze taka, jeszcze dalej. Jeszcze dalej, jeszcze głębiej. I robimy teraz po kolei badania takie, żeby robić. Dobra, więc będziemy robić przeciwko nim. Mamy tutaj jakieś połączenie? Mamy. Oni mają to, ale powinny być, o właśnie, te jednostki tego. Tak, to są takie jednostki specjalne. Nie widzę templatki, ale one naprawdę są dosyć specjalne. Co to jest? Olympus Tribe. O, jeszcze raz widzę. Ciekawe. Czy oni mają drzewko takie swoje? Nie, ale kiedyś włączyłem submoda na własne drzewko.
polegała na tym, że po prostu mieli jakieś własne cele, ale tak naprawdę mało co mogli zrobić. Znaczy, niby mogli zjednoczyć Kanadę, ale to jak jeszcze Kanada to było kilka państw na górze, nie, tak nie wiem, 7 państw, więc no, niezbyt dużo. Dobra, statki. I co tutaj możemy, no na przykład to możemy zrobić. W takim razie będziemy musieli zrobić jakiś fajny froncik. Okej, jestem z powrotem. Znowu musiałem coś załatwić. I no, i się zrobił nam cel narodowy. Oni teraz będą atakować tych. Tu macie jakiś korcz, czy coś takiego? Czy po prostu chcą atakować różnych ludzi z niewiadomego powodu? Wiem, że... Dlaczego macie klejma na to? To jest jedna z tych, że mają klejma na randomową rzecz. Dobra, ja tutaj już ustawiłem wszystkie jednostki, więc zobaczymy. Nie wygląda na to, że są aż tak bardzo przygotowani na nas, więc powinno w miarę dobrze pójść. Też jedna z ciekawostek jest taka, że no tutaj są cieśniny, a jak wiecie, ja uwielbiam cieśniny. Więc tutaj muszę ustawić, nie wiem, czy mam wystarczająco liczbę wojska, ale oby było. Dobra, się zajęli z tymi ciśnami. Na górze też ładnie to wygląda. Zbyt dużo mamy podobnych kolorów, więc nie wiem, muszę temu zmienić na różowy. Okej, wygląda ładnie. Tak, oni tutaj mają... O, w ogóle tutaj zapomniałem, że są. Można byłoby wykorzystać to. No, ale mamy tutaj wielki front. Tutaj... zmienił sobie na to. I dzięki temu będzie łatwiej przejść. Tak, no wiem, że więcej frontów to jest lepiej, ale... Lepiej niech już tutaj sobie ogarną to. 115 wody? Ile my mamy, że wy chcecie, że aż tak dużo wody? What the heck? Nie. Dobra, ważne jest to, żebyśmy przejęli to terytorium, ponieważ tam jest strasznie dużo ważnych zasobów. Więc warto było mieć je. No i wygląda na to, że idzie nam dobrze. Cezar to tak nic prawie nie robi. No, nie mamy żadnych wargolów na wszystkich. A wydaje mi się, że dalsze wojny to będzie typowe to, co teraz robią. Czyli, że tak naprawdę... No... Ustawienie swoich dywizji, one w większości są na tyle dobre, że nikt nic nie może sobie z nimi poradzić. 17 tysięcy im zabiliśmy. No, tyle krabów poszło. Tyle sałatek krabowych. Dobra, spróbujmy tutaj jeszcze zrobić rozkaz pomarańczowa armia. To, no to w sumie to najgorsze, ponieważ oni nie mają... A, mają. Wow. Udało im się zdobyć jeden power armor. No, niestety nie mogę. Okej, okay, tutaj odblokował nam się jakiś region. No, naprawdę oni... Tutaj nie powiem. Mocno wchodzą. No, wydaje mi się, że teraz zrobię po prostu na szybciutko korekcję granic i tak jak to by wyglądało, bo nie ma według mnie sensu teraz aż tak bardzo kończyć tą serię, jeżeli to polega na tym, że musimy poczekać, jak tam się... Jak będziemy mogli skorować te tereny, dostajemy manpower, budujemy kolejny rządek dywizji. Robimy sobie z jakąś taką potężną armię, która będzie miała no przynajmniej takie z, nie wiem, z jakieś no te 6 armii takich, bo wtedy na pewno byłoby się, byśmy mieli przeciwko Cezarowi. A oni, no oni to powinni coś robić, ale nie chcą robić, oni wiedzą, że Cezar jest dosyć potężny.
Według nas Cezar ma około 320, no to oni mają wiele więcej, ale mówię, oni po prostu nie chcą za bardzo, nie dbają o to. My mamy w ogóle 87. No, jedyną różnicą jest to, że AIM jest zawsze mega dużo takich słabych dywizji, takich bieda dywizji. No, a my o, udało nam się zasłonić nazwą część państwa. Pierwszy raz widzę, szczerze powiem. Pierwszy raz mi się udało, żeby zasłonić państwo nazwą. Nigdy mi się nie udało, nigdy w żadnym modzie się takie nie zdziało. Zazwyczaj jak było takie małe państwo, to jakoś nazwać i tak nie się, wiecie, wokół niego się układała, a tak to mamy taką nazwę. No tutaj też nie ma jakichś takich enklaw, żeby było w środku nazwy. Ci w ogóle się ciągle biją. To jest śmieszne. Oni w ogóle dostaną content w następnej aktualizacji. Broken Coast, no to jest, jak sama nazwa mówi, broken. Oni są słabi kompletnie. Ja kiedyś nimi grałem, oni naprawdę zsią. A tutaj co najwyżej mamy Manitobę, mamy Grand Duchy, jakby AI robiło. Chociaż Orwoblus nie robi AI. Dobra, w takim razie dajcie mi chwilę i ja tutaj wszystko ustawię, żeby było takie Stany Zjednoczone i reszta. A jeżeli chodzi o to, to jeszcze mam zdjęcie na porównanie, jak to wyglądało w serii z innej enklawy, czyli z tego moda. No to widzimy się za chwilę. Okej, okay, po pewnym czasie, kiedy musiałem po prostu pojedyncze regiony przekładać, wreszcie mamy tutaj takie piękne Stany Zjednoczone. Że wiem, że w lorze Fallouta Stany Zjednoczone przyjęły Kanadę i Meksyk, i w sumie Meksyk okupowały, a Kanadę to aneksowały, i w sumie zapewne gdybyśmy to wszystko zaneksowali, było wszystko by poprawne. Ale tak zostawiłem, też nie zostawiłem naszego papeta, dlatego że papet miał ten sam kolor, a inne państwo, które tak w sumie chciałbym im oddać, miał ten sam kolor co ja. Nie był naszym papetem, więc wziąłem po prostu nową Wiktorię i tutaj dałem. Jeżeli chodzi o tą granicę, to jak mówiłem, tutaj nie da się zrobić jakiejś pięknej takiej granicy, oraz też regiony też nie dają takiej możliwości. Nie wiem, czy realnie tak jest, czy tutaj jeszcze coś trzeba przyciąć, bo realnie tutaj wygląda, jakby można było trochę przyciąć, ale z drugiej strony później się zaczynają takie, no, takie prowincje, więc chyba raczej nie, chyba tak jest normalnie. Nie wiem, dosłownie dla mnie Stany Zjednoczone to zawsze były takie kreska tutaj i tyle. Tutaj akurat jest o wiele prościej, bo tak Meksyk tutaj ładnie się zrobiony, tutaj też nawet ładnie porobili, tutaj jest w miarę, tylko tutaj trochę takie regiony nie są aż takie ładne, ale ogólnie Meksyk jest ładnie zrobiony. Meksyk ogólnie rzecz biorąc może zawsze sobie ten tutaj właśnie wziąć, wypadło mi z głowy Texas, o Texas może wziąć i wtedy Corin ma na tym, więc właśnie to jest jeden z najgorszych, że jakbym chciał im oddawać, to Cory tam są, ale ogólnie rzecz biorąc tutaj coś takiego, co to jest, to jest to. Ogólnie rzecz biorąc, no to fajna była seria. No tutaj czasami były takie dziwne wydarzenia. Szkoda, że Meksyk sam nie zaatakował Cezara. Ogólnie rzecz biorąc, został nam jeszcze ten ostatni cel narodowy, który polega na tym, że dostajemy 100% compliance, czyli po prostu region do skorowania możemy. Ale ja próbowałem wszystko korować, co mogłem, ale teraz prawie wszystkie kosztują 300. Tak, mają po prostu, są oddalone naszej stolicy i wszystko kosztuje 300, więc to jest nierealne, żeby okorować wszystko. To bym potrzebował, nie wiem, no jakichś celów narodowych. Były takie na przykład od tutaj, że dostaliśmy od razu kory, a tak to resztę to niezbyt. No, to nawet nie wiemy, co oznacza. Już przypomniało mi się, to oznaczało, że Power Armor dostajemy. Tak, Power Armor. Ale ogólnie rzecz biorąc, no to ja z tej serii akurat zbytnio tego, na tego nie patrzyłem, co tutaj robię, ale jak wcześniej, no to było nawet fajnie. Nie udało mi się zrobić tego, no nie mieli tej ideologii, w ogóle nie wiem, czy oni w ogóle istnieli. I pamiętam, że udało nam się to zdobyć i to były kilka tam sterowców dostaliśmy. No też jeżeli chodzi o to, to się wyrównało nam wszystko, no
kompozytów jest bardzo mało na tym świecie. A jako, że późniejsza technologia potrzebuje kompozytów, no to trochę słabo było. Jedyne co, to na pewno bym chciał jeszcze sobie więcej tych samolotów tych wziąć, dlatego że no po prostu one są mega dobre, ale strasznie długo, jeżeli chodzi o to, żeby je zdobyć, trwało. No, przychody no to mamy dużo, dlatego że no mamy włączone, to jakbym potrzebował 30 dni, no to zapewne miałbym już jakiś milion. A tak, to już będę się z wami żegnał. Muszę zapamiętać, żeby nie usuwać odcinków, zanim nie sprawdzę, czy je wysłałem. Dobra, ale był z wami Trawal. No to cześć.